wypuściłem własne NFT na blockchainie Algorand. Aczkolwiek robię to tak trochę z mrugnięciem oka, no bo przyznam się, że troszeczkę nie rozumiem całego hype'u wokół NFT w takiej formie, jak to mamy dzisiaj, gdzie byle celebryta wypuści byle screenshota i chodzi to za gigantyczne pieniądze. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będą tematy związane właśnie z NFT. Chciałem zobaczyć, co Algorand w tym temacie ma do zaoferowania, co tam się dzieje. Powstało bardzo proste rozwiązanie, gdzie każdy może sobie takie NFT zrobić, więc z ciekawości sobie zrobiłem. Przyglądałem się szerszej narracji Algorandu i funduszom inwestycyjnym, które też Algorand w ten obszar pakuje. Przyjrzałem się też narracji, dlaczego Algorand uważa, że ich blockchain do tego się nadaje dobrze. Moim zdaniem cały proces dla mnie poszedł bardzo szybko i tanio faktycznie. No więc opowiem wam o tym, co tam w obszarze NFT na platformie Algorand. Pokryjemy sobie też temat Linuxa, Linux Foundation razem z Algorandem pracują nad rozwiązaniem do cyfrowej tożsamości, która będzie we władaniach naszych, będziemy mogli ją monetyzować. Robią to też gdzieś tam w oparciu o Hyperledgera. Algorand też ma w tym swój udział jako warstwa monetyzująca. Linux Foundation oczywiście organizacja nikomu nie trzeba przedstawiać, aczkolwiek troszeczkę ją przedstawimy. No i co jeszcze? CBDC, trzeci temat. Zobaczymy, czy do tego dojdę, czy może osobno odcinek temu poświęcimy. Ostatnio ciekawa konferencja, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, PWC i jeszcze kilka innych banków również nasiadywało razem z Algorandem na temat przyszłości cyfrowego pieniądza. To również było ciekawe. No więc zobaczymy, ile chcemy się zrobić. NFT, cyfrowa tożsamość i CBDC. Zapraszam. Słyszycie i zobaczycie, to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, zajmuję się tym hobbystycznie, no i wszystko, co tutaj przedstawiam, to jest moje prywatne zdanie. Musicie zrobić swój rekonesans, pogłębić to. Staram się tutaj dawać raczej wędkę, a nie rybkę. No i przede wszystkim ten research robię pod własnym kątem, żeby samemu zostać, że tak powiem, up to date. Więc wybieram informacje, które mnie interesują. One są na pewno niekompletne, czasami mogą być błędne. No więc zachęcam do komentarzy, przemyśleń, uzupełnień, korekt. Uczymy się tutaj razem. Budują się tutaj super ciekawe rzeczy. Buduje się tutaj infrastruktura przyszłości pod zdecentralizowane finanse, pod zdecentralizowane przetwarzanie, pod zdecentralizowaną tożsamość, która będzie w naszych rękach i masę innych rzeczy. Śmiałbym twierdzić, że digitalizowane czy też tokenizowane będzie zdecydowana większość tego, co znamy dzisiaj. To się nastąpi na przestrzeni następnych kilkunastu lat. No więc nie inwestujcie, więcej niż możecie stracić, ale swój czas na pewno warto w to inwestować, no bo ten czas to jest inwestycja, która zaowocuje w ten czy w inny sposób. Pojawią się wam pomysły, jak to sobie zmonetyzować, na pewno jeżeli nie teraz, to za pół roku, za rok. Te cegiełki, te kropeczki się w waszej głowie będą łączyły, no i w jakimś momencie powstanie, mam nadzieję, jakiś genialny pomysł, co tutaj dalej z tym robić. Natomiast inwestowanie, kupowanie takiego czy innego coina, to oczywiście każdy od tego zaczyna zwykle. No i to jest taki, powiedzmy, najbardziej podstawowy przypadek użycia dla kryptowalut, ale tych przypadków użycia są no, nieodkryte możliwości modeli biznesowych. Tak jak tutaj oglądacie mój kanał, na pewno troszeczkę znacie moje zdanie na ten temat, że najciekawsze rzeczy dopiero przed nami, no więc nawet jeżeli jesteście dopiero na początku tej drogi, nie przejmujcie się, nie wskakujcie w tak zwane FOMO, Fear of Missing Out, czyli że straciliście okazję zakupu takiego czy innego coina. Okazji na to będzie jeszcze wiele, a tak naprawdę okazja jest moim zdaniem całkowicie gdzie indziej. Okazja leży w samej technologii i jakie biznesy, modele biznesowe ta technologia uwalnia.
To są wszelkiego rodzaju właśnie rzeczy, które stawiają użytkownika w centrum, które eliminują tak zwanego middlemana, dając power to the people, że tak powiem. No więc zobaczmy, co tam Algorand sobie w tym temacie nakminia. Trzy tematy szybciutko, zacznę od właśnie cyfrowej tożsamości, potem NFT, no i może króciutko CBDC. Jedziemy. Dizmi ID to jest nazwa projektu oraz to jest też nazwa fundacji, którą Linux Foundation oraz Algorand wspólnie założyli celem opracowania czegoś, co się nazywa Digital Sovereign ID, czyli cyfrowa, taka niezależna tożsamość, która jest w naszych rękach, to my możemy decydować, co z nią dalej robimy i ta tożsamość leży sobie na portfelu. Tak to z grubsza ma wyglądać. No nie jest to jedyna oczywiście organizacja, która na czymś takim pracuje, ale no bardzo mnie cieszy, że Algorand i Linux Foundation wspólnie pracują nad tak znaczącą rzeczą. Uważam, że cyfrowa tożsamość na blockchainie to jest jeden z nadchodzących trendów, gdy tak naprawdę nasze życie się przenosi do świata wirtualnego. Potrzebować będziemy, żeby kontrolować nasz cyfrowy ślad, nasz cyfrowy odcisk i właśnie takie rozwiązania jak Dizmi ID ku temu mają służyć. No a Linux Foundation to organizacja, myślę, że wszyscy ją znają, założona w 2020 roku. No chyba najbardziej znana organizacja zajmująca się promowaniem ruchu open source, rozwijaniem otwartych standardów, rozwijaniem też produktów open source, przyciągająca rzesze deweloperów. No między innymi odpowiadają właśnie za Linuxa, odpowiadają za Kubernetes, odpowiadają za Node.js, no i za masę innych rozwiązań, które znacie z różnych obszarów. Członkowie Linuxa, Linux Foundation, w zasadzie wszystkie ważniejsze firmy technologiczne, telekomunikacyjne tam znajdziecie. Przez IBM, Google tego świata, Oracle, Tencent, również tam jest Samsung, Intel, Microsoft, Accenture, AT&T, Ericsson, Facebook, no i tak dalej. No więc dzisiaj to już tak naprawdę się, że tak powiem, zrobiło tam ciasno, no ale w każdym razie jest to organizacja, której impact na świat głównie za sprawą Linuxa i masy odmian, że tak powiem, które na tej bazie powstały, oprogramowania, wpływ Linuxa na świat jest bardzo, bardzo duży. No i że akurat Linux Foundation wybrał Algorand na pracę nad Dizmi ID, uważam to za bardzo dużą rzecz. Dizmi ID, uwierzytelnianie tożsamości na blockchainie, przechowywanie jej na blockchainie w taki sposób, by zarówno tą niezależność dać, czyli oddać ją w nasze ręce, no ale też sprostać tym wymaganiom regulacyjnym, tym wymaganiom typu compliance. No bo tego nie unikniemy, jakby w świecie żyjemy takim, że to wszystko też musi podlegać różnego rodzaju regulacjom. No więc Dizmi ID tym wszystkim ma się zaopiekować. No i teraz ma to być w formie jakiegoś tam portfela, który da możliwość tego, że to my kontrolujemy to ID, my możemy przenosić je na kogoś innego, znaczy może nawet nie przenosić, tylko jakiś fragment, tak, tego na pewno nie chcemy robić, natomiast chcemy być może udostępnić jakieś fragmenty naszej tożsamości, no i nie myślcie o tym jako o dowodzie osobistym, bo ten dowód osobisty w przyszłości to będzie coś całkowicie innego. Wasza tożsamość to jest to, co robicie, to jest wasz ślad w internecie, to są wasze metadane, które zostawiacie, korzystając z takich czy z innych rozwiązań, robiąc takich czy inne rzeczy. No to jest tak naprawdę, każdy wasz ruch w internecie może się składać na waszą cyfrową tożsamość. To oczywiście też jest to, kim jesteście, ile macie lat, jaki macie kolor oczu, ale to też jest wasze preferencje, wasze upodobania, wasza sieć znajomych. To również może wchodzić w skład szeroko pojętej cyfrowej tożsamości i to jest ta najbardziej ciekawa część, ale też najbardziej niebezpieczna, bo bardzo, bardzo nadużywana dzisiaj przez różne korporacje. Tutaj troszeczkę się rozpraszam, bo ekipy sprzątające z rana przyszły i szczotkują Zamek Królewski, ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza.
No więc nad czymś takim Algorand jest wśród współzałożycieli wraz właśnie z Linux Foundation, ale tam też jest Fabric, tam też jest InfoCert, no i jest rzesza takich associate members, czyli firm jakby stowarzyszonych startupów, które będą kontrybuować, będą coś budować, takich jak NIM, takich jak Forbi i kilka innych. No i generalnie konstrukcja jest taka, że ma być to właśnie otwarty projekt, do którego inne firmy, organizacje, startupy będą również mogły dołączyć w formie tych właśnie associate members. Sam Disney ID będzie korzystać z Trust over IP i z Trust over IP Foundation, czyli to jest jakaś tam podwalina, która no, daje, ja nie zgłębiałem tego, co oni tam mają, zerknąłem na stronę, piszą, że to jest Internet Scale Digital Trust, no i czyli gotowe na skalę internetu cyfrowe zaufania dzięki właśnie kryptografii. No i też to jest jakaś forma fundacji, też chyba gdzieś tam za tym stoi w ten czy w inny sposób Linux, no więc wspólnie z tym Trust over IP będą korzystać z ich rozwiązań. Technologicznie natomiast doszukałem się, że ma być to zbudowane na stacku Hyperledgera, no więc znowu Linux, znowu IBM, natomiast Algorand ma być tutaj dodany do tego rozwiązania jako warstwa właśnie do monetyzowania. No czyli ja to sobie wyobrażam, że właśnie te nasze dane, które zbieramy robiąc takie czy inne rzeczy w internecie, one siedzą w naszym portfelu, siedzą gdzieś na blockchainie, są jakby naszą cyfrową tożsamością. No i teraz te dane może potrzebować taka czy inna platforma, na przykład media społecznościowe, ale również, nie wiem, platforma zakupowa, ale również różnego rodzaju organizacje rządowe, no wszędzie tam, gdzie nasze informacje mogą być komuś przydatne. My teraz będziemy naszym kluczem udostępniać podfragment tych danych. No i niektóre dane na przykład będziemy udostępniać za darmo, no bo oczywiście tam się dzisiaj okazujemy dowodem takim czy innym, czy jesteśmy na przykład pełnoletni, albo gdzie mieszkamy i tak dalej, no to takie informacje też będziemy mieć w formie cyfrowej dzięki Disney ID, no ale właśnie te informacje bardziej związane z naszymi zachowaniami, te metadane, z naszymi preferencjami, tam, gdzie dzisiaj je od nas wyhaczają, wykradają, mogę powiedzieć, ci giganci tego świata, te dane będziemy mogli zmonetyzować i tutaj warstwa Algorandu będzie użyta tego, byśmy mogli je zmonetyzować, czyli to w naszych rękach będzie, czy chcemy je w ogóle udostępnić, jeżeli tak, no to możemy na tym zarabiać. No to jest jedno z rozwiązań właśnie, o których mówię, które stawia użytkownika w centrum. Czyli dzisiaj to te third parties wykradają nam dane za darmo, bez naszej wiedzy często, gdzieś tam często akceptujemy te regulaminy, że zgadzamy się, żeby te cookies były nam wsadzane do przeglądarek i tak dalej, i te dane wychodzą za darmo i beneficjentem tego są ci, którzy nam je wykradają, najczęściej ci giganci IT i nie tylko, technologiczni giganci, ale nie tylko. No a docelowo właśnie to będzie zapisane pod naszym kluczem na blockchainie i to my powiemy, kto ma to mieć, a kto ma tego nie mieć. No tutaj powstaje trochę pytanie, ja go tu nie będę do końca rozważał, ale no, czy giganci budujący tego typu rozwiązania są w stanie je tak zrobić, żeby jednak to faktycznie był ten użytkownik w centrum, no bo tak jak wspomniałem, za Linux Foundation stoi teraz cała ta lista tych tech gigantów świata, no więc to już należy sobie śledzić na własną rękę i sprawdzić, jak to będzie budowane. Ja oczywiście temu wszystkiemu się też tutaj przyglądam, no i też często nabieram wątpliwości, czy tutaj naprawdę jakiś poziom decentralizacji w tym wszystkim zachowujemy. Dużo z tych protokołów niestety tego nie zachowuje, mimo iż twierdzi, że zachowuje bądź zachowywać chce. No ale Algorand do takich nie należy. Algorand buduje rozwiązania, gdzie ta decentralizacja moim zdaniem stara się być jakoś wyważona, jest zawsze jakiś, powiedzmy, taki trade-off, taki balans jakiś, jak to przetłumaczyć, jak to powiedzieć, no taki kompromis, o, to jest chyba adekwatne słowo, między decentralizacją
a tym, co potrzebują regulatorzy decentralizacją, a user experience decentralizacją, a kosztami i tak dalej. No więc no, wygra ten, powiedzmy, kto dobrze znajdzie ten balans. No więc jeszcze wracając na chwilę do tego Disney ID, no to tutaj mamy tak naprawdę sam projekt, mamy kilka takich working groups, które wokół tego pracują, no i jest grupa pracująca nad modelami biznesowymi, jest grupa legal, czyli pracująca nad aspektami prawnymi, no i jest grupa technologiczna pracująca nad rozwiązaniami, które mają dostarczyć to, co będzie wymagane. I jest oczywiście masa zrzeszonych kontrybutorów, którzy mogą zarówno wstępować do tych working groups w ramach fundacji, czyli dawać swoje propozycje, swój wkład co do kształtu tego rozwiązania, ale również być kontrybutorami, jeżeli chodzi właśnie o te projekty, o to, co wspomniałem jako associate members, czyli konkretne startupy na przykład mogą się ubiegać o fundusze, żeby no coś na tej bazie zbudować wspólnie z Algorandem, Linuxem i spółką, że tak powiem. No więc bardzo ciekawy temat, ciekawy z tego względu, że właśnie czekałem, kiedy Algorand coś w obszarze cyfrowej tożsamości będzie robił, a zaskoczeniem pozytywnym było, że robią to no, z rozpoznawalnymi i dużymi graczami tego świata, takimi jak Linux. Do tematu będę wracał, jak on stanie się mniej koncepcyjny, a bardziej namacalny. No a teraz przejdźmy do mojego NFT. Zrobiłem swoje NFT, oczywiście tak trochę dla żartu. To NFT wyklikałem w 3 minuty na rozwiązaniu, które umożliwia Algorand. No i stokenizowałem okładkę mojego pierwszego filmu o Algorandzie, filmu numer 55. Czeka na waszą akcję, może komuś go powinienem transferować, dajcie znać, trochę się przeniosę, no i za chwilę opowiadam o tym NFT, co Algorand w tym temacie mówi, dlaczego Algorand jest ciekawym rozwiązaniem jako platforma do NFT, właśnie ze względu na to, że jest nieforkowalnym blockchainem. Zapraszam. NFT, czyli non-fungible token. Non-fungible, czyli taki token, który jest unikalny. Każdy z tokenów reprezentuje pewnego rodzaju unikalną, niepowtarzalną wartość. Na pewno te tokeny mają swój obszar zastosowania w przyszłości. Natomiast ja uważam, że no dzisiaj jeszcze infrastruktura i no szersze modele biznesu nie są na to gotowe. Integracja z tym światem rzeczywistym jest dzisiaj jeszcze, no powiedzmy, taka problematyczna. No więc to, co się dzisiaj w cudzysłowie wyprawia w obszarze NFT, no to jest troszeczkę, no ale to może tak musi być, tak? No to jest, ja się trochę z tego tak wyśmiewam, no bo nie wiem, mamy gwiazdy Super Bowl, Rob Gronkowski wypuszcza swoje karty w formie NFT, to jest gdzieś tam za gigantyczne pieniądze się rozchodzi, no i masa tego rodzaju rzeczy, jakieś screenshoty, różne takie czy inne gwiazdy i celebryci wypuszczają w formie NFT, no i ludzie to kupują za często setki tysięcy albo i miliony. No więc ja się czasami zastanawiam, czy naprawdę ktoś to kupuje, czy po prostu z drugiej strony jest znajomy tego kogoś i kupuje to, żeby rozpropagować taką czy inną platformę i zrobić hype wokół NFT. No więc uważajcie na to wszystko, co się dzieje w obszarze NFT, w obszarze NFT, tokenizowanie jakichś, powiedzmy, elementów gier. To jest jeszcze coś, co wydaje mi się, że jest najbardziej natywnie przywiązane jednak, więc tutaj się pewnie to ma na tą chwilę już jakieś przypadki użycia, potrafię sobie wyobrazić. No ale przerzucenie zdjęcia, które jest gdzieś tam przechowane w formie scentralizowanej i wystawienie na to tokena NFT, który rzekomo ma być non-fungible, unikalny, no to już jest trochę niezrozumienie tematu, a tego widzę bardzo dużo. Zrobienie zdjęcia, screenshota jakiegoś pierwszego tweetu i sprzedawanie go na aukcji, no to ja tego nie rozumiem do końca. Wydaje mi się, że to jest przeginka, to jest wykorzystywanie tej technologii nie w tym celu i często dla
niecnych celów. No i jeszcze tak, czyli powiedzieliśmy, że NFT, no to mogą być takie rzeczy bardzo, bardzo unikalne. Natomiast no, fungible token to są te typowe tokeny, na przykład standard ERC20 dla Ethereum, wszelaki token, który tak naprawdę, no i choćby USDC jest tokenem fungible, czyli jedno USDC, a drugie USDC, no to jest takie samo USDC. Tak samo można powiedzieć, że monetą fungible jest Bitcoin, no ale tutaj właśnie już wchodzimy trochę w różnego rodzaju dywagacje, bo owszem, co do zasady to tak, no ale teraz, czy Bitcoin, który uczestniczył w jakimś procederze prania brudnych pieniędzy i jest gdzieś zablokowany, albo przeszedł przez jakieś miksery, jest tyle samo wart, co Bitcoin, taki dziewiczy Bitcoin, świeżo wykopany przez górników i nieruszony. No tutaj właśnie się troszeczkę to nam rozjeżdża, bo taki Bitcoin, rynek na tego rodzaju bitcoiny jest jakby bardziej ekskluzywny i te bitcoiny potrafią, co po niektórzy, sprzedawać w większych cenach. No więc, no żeby nie odbiegać od tematu, fungible token, token wymienialny, token, których można wyklepać, wybić setki, tysiące takich samych i każdy z nich powinien mieć przynajmniej teoretycznie taką samą wartość, a non-fungible token, token, który odzwierciedla pewnego rodzaju unikalną wartość, która jest, którą może na przykład być, no właśnie, tutaj się szacuje, że ten rynek różnego rodzaju kolekcjonerskich rzeczy stricte to jest 400 miliardów dolarów. No i poprzez rynki takie bardzo małe wartościowo i też stosunkowo o dużej koncentracji, jak choćby, nie wiem, autografy, jakieś wyjątkowe zdjęcia, mapy, porcelana, to są rzeczy, powiedzmy, które w ramach tego rynku można uznać, że są częścią tego rynku kolekcjonerskiego. Poprzez no, średniej wielkości rynek, no tu w ten zakres mogą wejść różnego rodzaju komiksy, muzyka, art deco, ale również różnego rodzaju, no taka czy inna sztuka. No poprzez duży rynek w tym obszarze, który się składa na ten 400 miliardów dolarów, no to są książki, militarne rzeczy, to jest różnego rodzaju również stare samochody, no i monety kolekcjonerskie. No więc 400 miliardów dolarów to jest jedynie fragment już bardzo dużego potencjalnego rynku, który można stokenizować w formie NFT, no więc na pewno nie jedna firma za tym biznesem będzie chodzić. No i chodzi również Algorand, a u góry ktoś sobie biegnie, stąd tak zerkam. A u góry, tak, u góry biegnie Algorand. Tu powinien się pojawić taki biegnący Algorand, jak nie zapomnę, to coś wstawię. No ale to właśnie tak, jak się troszeczkę rozprasza momentami. No i Algorand oczywiście wraz z partnerami z Borderless Capital również się temu tematowi przygląda. Algorand jako technologia, Borderless Capital jako ci, którzy dają fundusze na rozkwit ekosystemu w tym obszarze. Mówiłem już o tym, że już teraz firmę nie przypomnę sobie nazwy tak z głowy, bo akurat sobie to nie przestudiowałem, ale we Włoszech organizacja zajmująca się właśnie zrzeszaniem artystów i dbaniem o ich prawa autorskie, o prawa autorskie do ich dzieł, również już jakieś setki tysięcy NFT wypuściła właśnie na bazie Algorandu, tokenizując niejakoby te prawa autorskie tych swoich twórców muzycznych, twórców sztuki, twórców teatra operalnych, chyba tam było, opery różnego rodzaju zostały w ten sposób, że tak powiem, stokenizowane i przeniesione na blockchain w formie NFT, no więc tam już się grubsza rzecz odbyła, no ale ja dzisiaj chciałem ja wypuściłem swoje NFT, za chwilę do tego dojdę, tak, to NFT, jak ktoś jest zainteresowany, to ja je mogę sprzedać, tak, mogę je sprzedać, a tak na serio to mogę je komuś transferować za darmo, jeżeli kogoś to NFT interesuje. Ślad tego NFT jest na blockchainie. Wczoraj nawet w jakimś tam twecie wypuściłem informację, że moje pierwsze NFT na mój temat to będzie moje NFT, bo ktoś się pojawił, kto chce wypuszczać NFT w formie takich puszek kolekcjonerskich ze znanymi youtuberami czy krypto z kryptoświata i między innymi
kilka osób z kryptonarodu coś tam znalazło, Mike Satoshi, którego pozdrawiam, CryptoDev, Bitcoin Phoenix, no i wszystkie bardziej rozpoznawalne osoby ze świata YouTube'a. Ktoś stokenizował w formie puszek obracających się i to jest NFT, no i próbuję na tym zrobić biznes. Oczywiście życzę mu powodzenia, ale to są te przypadki użycia, z których ja troszeczkę śmieję, bo one są trochę niedojrzałe, no więc ja jakoby nie chcąc pozostać w tyle, stwierdziłem, że wypuszczam swoje pierwsze NFT ja sam. To będzie NFT z okładką filmu numer 55 o Algorandzie, no i to NFT oddam w dobre ręce za darmo i przynajmniej pierwsze NFT na mój temat będzie zrobione przeze mnie. No więc taki oczywiście żarcik, ale przy okazji właśnie pobawiłem się platformą Algorand, a konkretnie rozwiązaniem, które się na jej bazie zbudowało, które umożliwia zrobienie takiego NFT niesamowicie szybko i w zasadzie przy prawie że zerowym koszcie. No więc opowiedzmy sobie o tym jeszcze, co to jest i jak to działa. OriginMint.io, no to jest właśnie platforma, która na bazie Algorandu umożliwia wypuszczanie, generowanie NFT. No ale chciałem zacząć od tego w ogóle, dlaczego to NFT na Algorandzie ma no sens moim zdaniem. No NFT, mi się to udało zrobić super prosto. Też kosztowało to 0,001 Algo tokena, więc jedną tysięczną, tak dobrze mówię? Jedną tysięczną Algo tokena, no więc to jest w ogóle poniżej 1 centa. Bardzo szybko to zajęło mi tak naprawdę zasetypowanie całej platformy, no może minutę, może dwie, może trzy. No i tak naprawdę w Algorandzie to się odbywa na bazie warstwy pierwszej, czyli te NFT, w ogóle wszelkiego rodzaju tokeny w Algorandzie, one są tworzone na tej bazowej warstwie pierwszej, dając dzięki temu poziom bezpieczeństwa no integralny z całym blockchainem Algorandu. To jest rzecz, wydaje mi się, że tutaj dosyć unikatowa. No i Algorand w ogóle ma te tokeny na bazie Algorandu, one się nazywają ASA, czyli Algorand Standard Assets. One właśnie wszystkie są wbudowane w warstwie pierwszą, czy to jest token fungible, czy to jest token non-fungible. One działają w warstwie pierwszej. No i na portalu deweloperskim developer.algorand.org, jeżeli są tu jacyś techniczni, możecie sobie zobaczyć, w jaki sposób właśnie te różnego rodzaju tokeny, również tokeny NFT, można w połączeniu ze Stateful Smart Contract, ze Stateless Smart Contract połączyć i co przy tej okazji można robić. Jak to działa również w połączeniu z funkcją Atomic Transfer, czyli atomowego przesyłania tokenów. No bo to wszystko powinniśmy nie tylko patrzeć jako czysty token, ale również no bo token NFT taki czy inny, no tak jak wspomniałem, można stokenizować sobie wszystko, co się chce, ale potem jak to można wykorzystać właśnie, żeby jakieś atomowe transakcje móc to w sposób bezpieczny i również tani powiązać, że na przykład przenosząc NFT, które jest stokenizowanym dziełem sztuki, no i takie dzieło sztuki, powiedzmy, może być natywnie cyfrowe już, to może być dzieło sztuki w formie jakiegoś obrazu bądź grafiki 3D, jakiejś rzeźby 3D, która powstała bezpośrednio w świecie cyfrowym już, ma swój wbudowany ID, no i tą swoją cyfrowy odcisk, on jest stokenizowany. No i teraz my, przekazując komuś prawo do tego naszego dzieła, które powiedzmy, że stworzyliśmy na sprzedaż, chcemy mu przekazać prawo, ale tylko wtedy, gdy dostaniemy opłatę za to, co mu przekazujemy, więc w atomowej transakcji dzięki Algorandowi takie NFT w połączeniu właśnie z Algorand Standard Assets możemy łatwo zrobić. Natomiast ten szereg technologii, które tutaj są włączone, ma duże znaczenie dla tego, jak to, czy to ma sens wszystko, czy to nie ma sensu. No w szczególności to, co dzisiaj w większości platform, które próbują tokenizować NFT w takiej czy innej formie, co nie ma sensu, no to są aspekty centralizacji, takie, no, że choćby storage, przechowywanie tego, co zostało stokenizowane, jest scentralizowane, jest czy to w jakiejś chmurze, czy na jakimś innym serwerze. Póki tego nie zrobimy w sposób integralnie związany z blockchainem w oparciu o rozwiązania, które
choćby umożliwiają zdecentralizowany storage, takie są, no to wszystko nie jest zdecentralizowane, no ale w szczególności jeżeli chodzi o blockchaina, no to innym zagrożeniem, które tutaj widzę, no to jest również to, że blockchain może się forkować. No i teraz właśnie pytanie, co zrobić z NFT, gdy nam się NFT sforkuje, kto ma własność nad tym, co powstało, czy ten, kto jest na forku, czy ten, kto jest na oryginalnym chainie. To za chwilę jeszcze może do tego wrócę. No ale przejdźmy do tego Origin Minta, zanim będę jeszcze w jakieś technologiczne dywagacje bardziej wchodził. Origin Mint umożliwia mintowanie NFT na podstawie jakiegoś obrazu zapisanego cyfrowo, podgląd tego obrazu, transfer na kogoś innego, zszerowanie, jak również zniszczenie, spalenie tego tokena. No i poprzez app originmint.io bardzo łatwo to jesteście w stanie zrobić. Wymaga to w zasadzie tylko, żebyście posiadali w przeglądarce Algo Signer, czyli wallet taki, który typu MetaMask powiedzmy, który jest wintegrowany w przeglądarkę. Instalujecie sobie rozszerzenie Algo Signer, musicie tam mieć no przynajmniej jakiś tam fragmencik Algo tokena, żeby taką transakcję podpisać. Musicie mieć pomysł na to, czym to ma być to NFT. No i już jesteście w pięciu krokach w stanie sobie takie NFT wypuścić. Krok pierwszy to jest krótka informacja, czym jest NFT. W kroku drugim podlinkowujecie ten obiekt, ten. Ja w tym przypadku dałem okładkę filmu. W kroku kolejnym potwierdzacie transakcję, w kroku kolejnym macie ogłoszony sukces, no i macie nadane ID dla tego asetu, mój ma coś tam numer 268 z tego co pamiętam, no i potem z tym asetem możecie robić różne rzeczy, możecie go zarejestrować, jeszcze dodatkowo możecie go przetransferować na kogoś innego, możecie go po prostu podglądnąć, możecie go zniszczyć i tak dalej. No więc Origin Mint jest bardzo prostym rozwiązaniem, które w bardzo prosty sposób pozwala każdemu, kto ma 3 minuty czasu, wypuścić własne NFT. No więc zachęcam, tym się pobawcie, ja się tym pobawiłem. No i pierwsze NFT swoje mam, ja sam wypuściłem swoje NFT. Oczywiście tutaj weźmy pod uwagę, że właśnie mamy ten absurd tej non-fungibilności, że sam obiekt, ta okładka, ja ją bezpośrednio podlinkowałem, okładkę z YouTube'a. YouTube jako platforma scentralizowana i to jeszcze taka permissioned, czyli taka, która ma władzę nad tym wszystkim sama, może w każdym momencie tą okładkę usunąć, no i tak naprawdę ten NFT będzie nic nie wart. No więc takich rozwiązań, takich NFT-ów widzę. Oczywiście ja to troszeczkę tutaj przejaskrawiam, ale widzę w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo dużo i to nie jest to najbardziej miodne podejście do tego, co ja uważam, że z NFT można zrobić. Natomiast no pewnie tak, od czegoś trzeba zacząć, nie będę tego bardzo krytykował. Pozwala to tej technologii dotrzeć do osób, dla których to jest ciekawe być może. No więc jeżeli chodzi o NFT, no to dwie kluczowe rzeczy, które tak naprawdę NFT powinno nam zapewnić, no to jest pochodzenie i oryginalność. No bo mając NFT chcemy mieć pewność, że znamy jakby źródło tego, znamy to pochodzenie, no i wiemy, że to jest unikalne, oryginalne, jedyne. No i dlatego właśnie robienie NFT w formie, gdzie któryś z aspektów jest no scentralizowany, przechowywanie tego NFT jest scentralizowane, no i tak naprawdę to może zostać, że tak powiem, zniszczone, podmienione, to może zostać w szczególności właśnie skasowane, no to ten aspekt oryginalności, ten aspekt pochodzenia nam tutaj całkowicie się tym rozmywa. No ale załóżmy, że zbudowaliśmy to NFT w taki sposób, że to jest całkowicie super zdecentralizowane, to się też tak da zrobić, bo mamy jakby infrastrukturę do tego potrzebną, ona może nie jest też super szybka na dzisiaj, czy super tania, ale taka infrastruktura jest, no i załóżmy, że ktoś takie czy inne NFT robi w sposób w pełni zdecentralizowany. No to jest tematyka forków. Fork, no przypomnę, jeżeli dany blockchain, w danym blockchainie, może inaczej, blockchain najczęściej będzie zabezpieczany przez górników bądź przez stakerów
którzy no to są operatorami węzłów, oni na tych węzłach mają uruchomiony software, no i ten software niejakoby dochodzi do konsensusu na temat transakcji, ale też w tym oprogramowaniu to oprogramowanie jakoby stanowi kwintesencję tej sieci, zasad działania tej sieci. No i w szczególności tacy stakerzy, czy też górnicy mogą w jakimś momencie nie dojść do porozumienia co do tego, jaki jest kolejny bieg kształtu oprogramowania dla tej sieci, czy taka czy inna zmiana tej sieci powinna być wprowadzona, czy nie. No i wówczas może dojść do rozłamów takiej sieci, powiedzmy sforkowania tej sieci, gdzieś w jedną stronę pójdą górnicy z starą wersją sieci, którzy uznali, że ta sieć powinna działać w taki, w inny sposób, a na nowszej wersji, powiedzmy na proponowanej zmianie, na którą się zgodziła też jakaś duża rzesza górników, w tą stronę pójdzie właśnie ta nowa część górników, więc będziemy mieć równolegle dwie sieci, będziemy mieć tak zwanego hard forka, czyli dwie sieci działające równocześnie. W szczególności no, ta stara sieć może być utrzymywana jeszcze długo, 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 a ta nowa sieć również może działać równolegle. No i takie forki oczywiście znamy, znane przykłady jak choćby Ethereum i Ethereum Classic, czy Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV i tak dalej. No więc forkować się sieć może na skutek rozłamów. No i pytanie, które tutaj mi przychodzi do głowy, jest w jaki sposób no to NFT, które jest sforkowane wówczas również, bo forkuje się cała sieć i NFT również, no więc kto jest prawowitym właścicielem w wypadku forka na sieci? Gdy dzieło sztuki zostało na starej sieci i na nowej sieci, no i nowy właściciel nowego coina, no bo dany coin danej sieci jest tworzony na nowym forku i na starym forku on również zostaje, no więc mamy dwa NFT na dzieło, które powinno być niepowtarzalne, unikalne. No i właśnie, to jest moim zdaniem jeszcze do końca nierozwiązany problem. Algorand tutaj się chwali, że oni są forkless network, czyli że sieć, która nie ulega forkom. No i owszem, na tą chwilę Algorand nie uległ żadnemu forkowi. Algorand twierdzi, że jakby matematycznie jest to niemożliwe, zabezpieczone, żeby sieć się sforkowała. Ja tego nie badałem, natomiast no taki story tutaj, że tak powiem, pod ten case Algorand ma. No i że stopień decentralizacji Algorandu również pozwala, że na tą chwilę sieć jest forkless. No więc to pewnie należałoby dosyć sobie pooglądać na lewo i prawo, natomiast na pewno sam aspekt forkowania się sieci w kontekście NFT, no to jest coś, z czymś sobie projekty będą musiały jakoś radzić. I no i właśnie, co zrobić, gdy ja mam prawo do jakiegoś cyfrowego elementu i ten cyfrowy element jest w formie NFT, a sieć się sforkowała i ktoś inny wszedł w posiadanie mojego prawa do mojego NFT, bo tak się może wydarzyć w jakimś szczególnym przypadku. To jest potencjalnie jakiś aspekt, który twórcy NFT muszą wziąć pod uwagę. No ale żeby się nad tym zbytnio nie rozczłonkowywać, tutaj Algorand twierdzi, że jest forkless, że uniemożliwia, by takie forki się na sieci tworzyły. No i jak dotychczas to jest prawdą. Natomiast jak to zwykle jest, to czas takie rzeczy zweryfikuje. No i co jeszcze w tym temacie NFT? Jeżeli chodzi o NFT, no to w ogóle może, jeżeli są tu jakieś osoby, które chcą coś robić w obszarze rozwijania NFT, no to przede wszystkim zachęcam pobawić się tym Origin Mintem, ale jest coś szerszego. Borderless Capital, czyli fundusz inwestycyjny, który zasiewa wieść i kapitał, tak by Algorand kwitł. Oni również wypuścili ANFT Fund, tak to się nazywa, fundusz, który jest stricte przeznaczony na
NFT na Algorandzie. Tam jest 10 milionów dolarów, żeby zasilić kapitałem kreatorów, twórców i całą tą ekonomię wokół tego, co można zrobić na bazie Algorandu. Oni nazywają to Creator Economy, czyli ekonomię twórców, czyli artystów, czyli deweloperów gier, no, czyli twórców sztuki, czyli różnego rodzaju brandy i tak dalej. No i jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, może się zgłosić do tego funduszu po kapitał na rozwój swojego pomysłu, na rozwój swojego startupu. No i tutaj w kilku obszarach oni poszukują pomysłów, różnego rodzaju marketplace, różnego rodzaju społecznościowe tematy, gdzie NFT będzie używane, różnego rodzaju oprzyrządowanie, które jakby umożliwi, że temat NFT będzie łatwiej wypuszczalny, łatwiej adoptowalny. Więc zakładam, że temat NFT na Algorandzie będzie sobie ładnie kwitł. No w szczególności Wy możecie pomóc mu kwitnąć, no i sobie pobawić się tym prostym Origin Mintem. No więc chyba o NFT na teraz to będzie tyle. Ja do NFT na pewno będę jeszcze wracał. Temat nie jest moim, powiedzmy, pierwszym konikiem, z racji tego, że uważam, że NFT owszem przeżywa teraz hype, ale pewnie na kolejnym, że tak powiem, rynku za 4, za 5 lat to może być coś sensownego z tym NFT budowane. Dla mnie jest to właśnie, ja patrzę na to, że na świecie wszystko się docelowo stokenizuje, zarówno rzeczy unikalne, jak i powtarzalne. Te rzeczy materialne będą miały natywnie wbudowaną swoją tożsamość, swój identity, swój odcisk będą mogły generować natywnie. Dzisiaj przywiązywanie NFT do czegoś, coś w świecie rzeczywistym, no to ten słaby link mamy, jak to przywiązać sensownie, żeby faktycznie on był integralny, więc nie do końca w to jeszcze na tym etapie wierzę, że jesteśmy gotowi z technologią, a jak nie jesteśmy gotowi z technologią, no to modele biznesowe na tej bazie zbudowane będą również kulawe, no choćby stokenizujmy sobie nieruchomość i co to oznacza dzisiaj stokenizować nieruchomość? No jakiś tam akt własności tej nieruchomości pewnie można wrzucić na blockchain, przywiązać go integralnie po jakimś tam numerze i wrzucając ten dokument na blockchain, ale póki regulacje są niegotowe, póki nie jesteśmy w stanie jakoś sensownie sprawdzać, że ktoś się nie posługuje kopią tego dokumentu w innym miejscu, no to nie ma sensu za dużego, to jakby nie możemy ufać temu rozwiązaniu, tej technologii, więc tokenizowanie pewnych rzeczy musi jeszcze trochę poczekać ze względu na rozłączność świata cyfrowego i świata rzeczywistego. I to dotyczy się nie tylko NFT, to się dotyczy tokenizacji wszystkiego. Natomiast co do zasady, ja wierzę, że to jest bardzo, bardzo duża rzecz i to jest ukryty potencjał za tym, co z blockchainem i z kryptowalutami, z tokenami w szczególności można zrobić na przestrzeni czasu. Natomiast, tak jak mówię, no to jeszcze troszeczkę czasu wymaga. CBDC. Nie, no już mam ponad 30 minut. Może CBDC, to sobie zrobię kolejny odcinek na ten temat. CBDC, temat w Algorandzie się pojawia no już od początku 2020 roku. Wyspy Marszala zdecydowały się w oparciu o Algorand zrobić swoją walutę cyfrową. Nagrywałem na ten temat kilka filmów. Algorand następnie wraz z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych, BIS i z szeregiem innych partnerów i banków wystartowali na konferencji Messari Crypto w maju, zdaje się, 2020 roku. Potem pojawiały się różnego rodzaju opracowania, white papery, takie materiały doradcze dla rządzących, dla firm technologicznych, dla regulatorów, jak podejść do CBDC. Algorand prowadzi masę konferencji w tym temacie. Co tam jeszcze? No, ten temat mnie jakby pobudził ostatnio, bo znowu zbliża się konferencja od Messari i tam muszę zobaczyć, co będzie na tapecie w kontekście CBDC. No ale w szczególności sobie parę dni temu oglądałem taki warsztat, który odbył się jakby na żywo z BIS-em, z człowiekiem z Banku Rozrachunków Międzynarodowych.
z reprezentantami kilku banków, w tym Deutsche Banku, no i z Algorandem, i też rozkminiali CBDC. Mamy temat Monerium, czyli cyfrowego euro na bazie Algorandu. No i jakby ten temat jest na pewno, no, o ile dla mnie trochę przerażający, jak sobie wyobrażę, co z CBDC można zrobić, gdy zostanie ta, no, bardzo, jak to nazwać, no, niebezpieczna broń wdrożona. Znaczy, to jest narzędzie CBDC, to jest narzędzie, które może zostać użyte w sposób dobry, ale może zostać wykorzystane do całkowitej inwigilacji, zniewolenia. No i w szczególności mnie ten temat trochę martwi, ale też jest on jakoś tam ekscytujący, no bo on może przyczynić się do szerszej adopcji kryptowalut bądź do śmierci kryptowalut, bo mogą zostać na przykład zakazane w szczególności niektóre typy kryptowalut, gdy CBDC weźmie górę. No więc temat CBDC u mnie na kanale również się pojawiał wielokrotnie. I to zarówno w świetle dobrym, jak i w świetle niedobrym. Ja staram się przyjąć na tą chwilę pozycję neutralną w kontekście NFT, w kontekście CBDC, przepraszam. Natomiast na bazie Algorandu masa tego rodzaju tematów jest rozkminianych. Wiemy od Algorandu, że jest kilkanaście projektów dla różnych organizacji, które Algorand rozkminia wspólnie właśnie z tymi szto organizacjami w kontekście CBDC, detali nie ujawniając. Natomiast ja mam wrażenie, że najpoważniejsze, pierwsze duże przypadki CBDC mogą właśnie się wydarzyć na bazie Algorandu. I niekoniecznie mówię o tym z jakimś super entuzjazmem. Na pewno się chcę temu bardzo przyglądać. Na pewno to może być super duży impuls dla adopcji samej platformy Algorand, dla rozpoznawalności samej platformy Algorand. Ale ci budujący, kimkolwiek oni są i cokolwiek zbudują, to niejakoby postawią ten przetrą szlak, w którą to stronę może pójść. No i chciałbym, żeby to poszło w jakąś sensowną stronę. No i pierwszy przypadek CBDC, któremu się przyglądałem, który jest znany, i to jest oczywiście mały przypadek dla Wysp Marszala. Ja tam widziałem zdrowy rozsądek, jeżeli chodzi o zarządzanie właśnie między innymi połączeniu tej cyfrowej tożsamości z walutą cyfrową, która jest emitowana dla Wysp Marszala celem jakiegoś naprawienia sytuacji, nie tylko finansowej, ale też takiej związanej z pewnego rodzaju katastrofą naturalną, która tam się wydarza. Sposób dystrybucji i jakiś aspekt decentralizacji, który tam był, to było moim zdaniem dobrze przemyślane. Natomiast tych tematów dobrze na tyle, na ile można CBDC dobrze przemyśleć, może w ten sposób to ujmę. Natomiast tematów związanych z emitowaniem CBDC na blockchainach będzie coraz więcej. Tutaj Algorand moim zdaniem może mieć bardzo, bardzo dużą rolę i udział w tych tematach. To jest oczywiście moja spekulacja, ale za dużo jest różnego rodzaju informacji, konferencji i webinarów wspólnie Algorandu i dużych graczy w tym temacie, więc wydaje mi się, że coś tam może być na rzeczy. No i ten temat na pewno będzie do mnie wracał, jeżeli chodzi o YouTube'a. No więc może, żeby go tu już tak dalej nie rozkminiać chaotycznie, to po prostu kolejny odcinek stricte o CBDC sobie zrobimy. Co tam słychać, jakie projekty są, jakie papiery w tym temacie są, co może się pojawiać na tapecie i z kim Algorand tam pracuje w tym kontekście. Jeżeli ten temat Was interesuje, to takie coś mogę zrobić jako kolejny odcinek. Na dziś to będę kończył, tylko że przypomnę jeszcze, dzisiaj jak nagrywam jest czwartek, no więc z innych w ogóle całkowicie tematów, jeżeli ktoś tutaj dotrwał, a interesuje Was temat Singularity DAO, to dzisiaj czwartek, 6 maja, Singularity DAO prowadzi swój community sale, a za tydzień będzie airdrop, na który się trzeba rejestrować, więc posiadacze AGI tokenów, tutaj taki malutki przypominacz. Jutro, piątek, Definity ma odpalenie swojej sieci Genesis idzie, czyli będą emitowane
miejmy nadzieję, tokeny, one się pewnie pojawią na giełdzie. Na to uważajcie, tak jak mówiłem, tokeny Definity, czy one wtedy miały symbol DFN, dzisiaj to jest token ICP. Te tokeny w wczesnych fazach sprzedaży kosztowały centy. Kolejne fazy były w granicach 10 centów, potem było kilkanaście centów. Średnia cena za ten token sprzedana do inwestorów z wąskiego grona to są centy, to jest mniej niż dolar. Dzisiaj IOU na AMXC chodzi po 400 z kawałkiem dolarów, no więc sam projekt jest super ciekawy, ja temu nie przeczę, natomiast co się wydarzy z tokenem, czy on ulegnie chwilowemu pumpowi, a potem dumpowi, czy też od razu ulegnie dumpowi, a może już tylko będzie to the moon, tego nie wiem, natomiast zachowajcie ostrożność, bo widzę, że już jakby coraz bardziej się on projekt w mediach pojawia i coraz więcej osób, które nie ma zielonego pojęcia o Definity, będzie się na ten temat mądrzyć, więc nie dajcie się nagonić na to, czym ten projekt jest. Polecam playlistę na moim kanale, jest ten projekt już dobre 2 lata omawiany w różnych odsłonach, więc zapoznajcie się z technologią, czym jest Definity, więc to jest drugi przypominacz. Trzeci przypominacz, wczoraj Antony Pompiliano przyznał się, że również zainwestował w Freehold, jak również Balaji też zainwestował w Freehold. Są to strategiczni inwestorzy Freeholda, czyli społeczności, której częścią mam przyjemność i zaszczyt być od początku jej powstania. To jest społeczność freeholderów, czyli osób, które kontrybuują do rozwoju ekosystemu Blockstacka, czy też dzisiaj się Blockstack nazywa Stacks. I oni również coś budują fajnego z Algorandem, język Clarity, więc do tego będziemy wracać. Ktoś tutaj się w komentarzach zaśmiał, że Antony Pompiliano chyba ogląda mój kanał, bo najpierw wszedł w Sovereign, a teraz wchodzi we Freehold. Tak, myślę, że coś tutaj jest na rzeczy. Antony na pewno zna język polski, ogląda mój kanał. Natomiast cieszy mnie, że rozpoznawalne, powiedzmy, osoby ze świata kryptowalut, do jakich na pewno Balaji i Antony Pompiliano, i tam były jeszcze dwie osoby, które, powiedzmy, których aż tak nie śledzę, dołączają do Freeholda jako inwestorzy. We Freeholdzie się będzie bardzo dużo rzeczy ciekawych działo w tym roku również, a i w przyszłym też jest, no, dosyć grube plany są co do Freeholda, więc o Freeholdzie też krótki przypominacz i też film na pewno niebawem powstanie. O Sovereignie temat jak najbardziej będę wałkował, o Money on Chain temat jak najbardziej będę wałkował, to są tematy, które dzisiaj mi chodzą po głowie najbardziej, czyli te DeFi'e około bitcoinowe. No i oczywiście do Algorandu będziemy sobie wracać, bo ten rok również przewiduję, że do Algorandu może być duży. No i co? No i chyba na dziś to tyle. Pamiętajcie, że wszystko, co tutaj powiedziałem, to jest moje prywatne zdanie. To nie jest żadne oficjalne zdanie, to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Musicie to wszystko przecedzić, potraktujcie to jako jakąś tam informację uzupełniającą i zachęcającą do waszego dalszego researchu. No i zachęcam do komentowania, lajkowania, uzupełniania pod tym filmem, szerowania, jeżeli myślicie, że ten film może komuś pomóc, prześlijcie go dalej. Dzięki wielkie wam za to. No i do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam serdecznie.